Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czujnikach zalania. Ja mam dzisiaj przygotowane dwa różne. Jeden jest po Wi-Fi, a drugi jest zwykły, sygnałowy. Zaczniemy sobie od tego najprostszego czujnika zalania. One wyglądają w taki sposób zazwyczaj. Mają taki dłuższy kabelek. Mają jakiś tutaj głośniczek. Takie dwa bolce, które jak zewrzemy po prostu podczas gdy one zostaną zalane i dostaną tutaj zwarcie, wydobywają dźwięk i wiemy, że w tym miejscu, gdzie mamy je włożone, mamy po prostu jakiś wyciek. Mam tutaj dzbanek z wodą. Zamoczymy tutaj ten czujnik. To on wydaje nam tutaj dźwięk, że coś się dzieje niedobrego i że musimy w tym miejscu zareagować. Akurat ten jest z firmy Orno. On jest na 3 paluszki. I mamy tutaj jedyne co do ustawienia to głośność, po prostu jak w jakim natężeniu głośności ma ten czujnik nam tutaj wydawać dźwięk po prostu, gdy jest gdzieś tam schowany pod szafką. Jego montujemy przy podłodze zaraz, tak żeby stykał się z podłogą i w tym momencie, gdy woda podpłynie w to miejsce, gdzie ten czujnik się znajduje, on wydaje tutaj dźwięk. Nie informuje nas na telefon, jest to po prostu dźwiękowe i plusem jest to na pewno, że ma dźwięk, natomiast minusem wielkim jest to, że gdy nas nie ma w domu, to o takim wycieku po prostu nie wiemy. Gdy jesteśmy załóżmy na wakacji, nawet damy komuś klucz, żeby ten ktoś kontrolował nam mieszkanie bądź dom w czasie, gdy nas nie ma, to nikt się o tym nie dowie, dopóki po wejściu do pomieszczenia będziemy słyszeć dźwięk piszczenia takiego urządzenia. Jeśli chodzi o baterie, bardzo długo wytrzymuje. Te baterie tutaj są włożone już rok i jak widzicie dalej działa. Ten czujnik ma możliwość tylko i wyłącznie sprawdzenia, czy mamy tutaj zalanie. Nie ma w tym czujniku możliwości sprawdzenia, czy załóżmy zalania nie ma. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Drugi przygotowany czujnik, który tutaj mam, on również sprawdza brak wody, co jest też fajną opcją w tym drugim kierunku. Bo czasami zdarza się tak, że załóżmy mamy szklarnię, mamy tam jakieś nawodnienie, nie chcemy, żeby tam woda nam spadła poniżej jakiegoś poziomu. W tym momencie możemy ten czujnik zastosować i w tym momencie on nas poinformuje, że brakuje wody. Ale wracając, mamy tutaj ten pierwszy czujnik, tak jak mówiłem, on tylko i wyłącznie dźwiękowo nas informuje. Spoko, nie jest drogi, a naprawdę fajnie się sprawdza. Mamy aktualnie dwa takie czujniki. Jeden mamy w łazience, a drugi mamy tutaj w kuchni pod zlewem. Raz nam się zdarzyło, że zaczął pikać. Tak, raz nam się zdarzyło, mieliśmy tam delikatny przeciek i naprawdę uratowało nam tutaj to panele. A jak wiecie, dla paneli woda jest dosyć nieprzyjemna, bo zazwyczaj, nawet jakbyście mieli jakieś nie wiadomo jakiej jakości, to zawsze coś może się z nimi stać pod wodą. Wiadomo, że jeśli mamy panele winylowe, to się nic nie stanie. Jeśli mamy zwykłe drewniane panele, no to one wilgoci nie lubią. No i właśnie ten czujnik tutaj z tego Orno uratował nam panele w kuchni, bo on po prostu zaczął piszczeć w momencie, kiedy był tam delikatny wyciek. Ten wyciek nie musi być duży, wystarczy delikatne tutaj połączenie wilgoci i on już zacznie wam tutaj krzyczeć. Tak jak ja teraz sobie na przykład zmoczyłem sobie palce. Tej wilgoci tu jest bardzo delikatnie, no nie? Natomiast jeśli przyłożę już to, on już działa, tak? Czyli od razu on to wykrywa, że jest zwarcie i nas o tym informuje. No. Drugi czujnik, który tutaj przygotowałem, który wysyła nam powiadomienia na komórkę. To jest ta druga wersja. On nie ma tutaj dźwiękowego powiadomienia. Jeśli zewrzemy tutaj te dwa bolce, nie dostaniemy informacji w sposób dźwiękowy, że on będzie nam tutaj piszczał w pomieszczeniu. On przyśle nam wiadomość na komórkę, że mamy wyciek. Do niego tutaj z tyłu wchodzą dwa paluszki. Do tamtego wchodziły trzy. Tutaj ich mamy mniej. Jego parujemy z aplikacją i zaczyna on działać. On ma właśnie tą możliwość, o której mówiłem wcześniej, wykrywania również braku wody. I jak sobie tutaj zobaczymy na aplikacji, ja teraz wezmę sobie tą wtyczkę i zanurzę ją tutaj w wodzie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Może pokażę wtyczkę. O, wtyczka w wodzie. I od razu dostałem tutaj informację na telefon, alarm dotyczący zalania, czyli w tym momencie już tutaj też w powiadomieniach od razu mam alarm dotyczący zalania wyzwolono, czyli w tym momencie już tutaj widzimy, że
on tutaj nas informuje, że coś się złego dzieje. Ale mamy tak samo, gdy wyciągniemy tą wtyczkę z wody, bo tak jak mówiłem, on może działać w dwojaki sposób. Ja po prostu aktualnie mam włączone w tą i w tą stronę, czyli w momencie zalania i w przypadku braku wody, żeby sobie to wszystko dobrze przetestować. Także jak teraz wyciągniemy po prostu tą wtyczkę z wody, to on zaraz nam tutaj wyświetli informację o tym, że tutaj jeśli chodzi o alarm zalania już jest w porządku i zmieni ten kolor na zielony, a, na niebieski, przepraszam, na niebieski. Jednocześnie przysłał nam wiadomość tutaj, jak zobaczymy, że brak wody wyzwolono. Czyli w tym momencie też ta druga opcja nam tutaj zadziałała. Możemy taki czujnik też połączyć sobie, jeśli mamy tą wersję, czyli tą Wi-Fi, tą, którą łączymy do naszego Wi-Fi i tak dalej, z automatycznym zaworem, dzięki któremu możemy odciąć od razu dopływ wody przy przyłączeniu, tak? Czyli w tym momencie zamykamy dopływ wody wszędzie, w całym domu, dzięki takiemu zaworowi automatycznemu, też wam tutaj to pokazuję, jak to wygląda, i on się łączy właśnie z takim czujnikiem i automatycznie wam tą wodę odcina. Czyli w tym momencie, nawet jak jesteście, załóżmy, na wakacjach i macie jakiś wyciek, to w tym momencie automatycznie odetnie wam dopływ wody do domu. Co jest super rozwiązaniem, bo będziecie mieli o wiele mniejsze straty, niż jakbyście nawet, nie wiem, wrócili po 2-3 godzinach do domu. Gdy ta woda cały czas cieknie, to straty mogą być bardzo duże, z tego względu, że, nie wiem, mogą wam na przykład meble namoknąć, mogą wam nawet drzwi namoknąć, tak, futryny i wszystko, i to wszystko będzie miało strasznie złe skutki, bo takie rzeczy bardzo nie lubią wody. Natomiast jeśli zastosujemy właśnie taki czujnik, który automatycznie połączymy sobie z tym zaworem, to w tym momencie on automatycznie odetnie nam wodę i coś, czyli tyle, co tylko nakapało, to tyle tej wody będzie. Jeśli chodzi o opcje, jakie mamy w aplikacji, to mamy tutaj opcje, które ja sobie ustawiłem, czyli dwa zdarzenia smart. U was to może wyglądać inaczej, możecie sobie jeden oczywiście ustawić, w zależności do czego takiego czujnika będziecie używać. Ja tutaj mam smart ustawiony do zalania i do braku wody. Mam też powłączane wszystkie jego opcje, czyli w tym momencie mam tutaj włączone wykrywanie wody, wykrywanie braku wody. I tak jak mówiłem wcześniej, możemy też wysyłać SMS-y na telefon bądź połączenia telefoniczne. Czujnik również wysyła nam wiadomość w momencie, kiedy bateria jest w nim słaba. Co jest fajne, bo w tamtym czujniku tego nie wiemy. No nie jesteśmy w stanie wiedzieć, czy ta bateria jeszcze tam działa, czy nie. Skoro już wiemy wszystko o tym czujniku, to pokażę wam, jak go skonfigurować, jak go dodać do aplikacji. Żeby ten czujnik działał nam z komórką, musimy pobrać aplikację Tuya ze sklepu Google, zainstalować i gdy już mamy tą aplikację na komórce, możemy przejść do parowania komórki z tym urządzeniem, dzięki czemu nadamy mu tutaj hasło i login do sieci Wi-Fi, czyli właściwie adres, nazwę sieci Wi-Fi i hasło do niej. W tym momencie będzie on miał możliwość łączenia się z internetem i informowania was o wszystkich zdarzeniach poprzez sieć Wi-Fi. Aby urządzenie weszło w tryb parowania, musimy go tutaj rozebrać z tyłu, ściągnąć mu tą klapkę i tutaj z tyłu jest taki czarny przycisk, który należy przytrzymać przez jakieś 5 sekund i w tym momencie on zostanie zresetowany i będzie w trybie parowania, czyli ja to tutaj teraz nacisnę i w tym momencie, jak widzicie, tutaj nam to tak ładnie mryga. Mryganie oznacza to, że jest to w trybie parowania, więc możemy przejść już do samej aplikacji. Ja sobie to już tylko zamknę. I teraz w aplikacji na górze naciskamy plusik. Jak widzicie, od razu czujnik został wykryty. To jest super, bo tutaj akurat ten czujnik bardzo szybko jest wykrywany, tego typu czujniki, takie właśnie do wykrywania wody, więc po prostu klikamy dodaj, ustawiamy tutaj naszą sieć Wi-Fi, czyli w tym momencie nasze tutaj SSID oraz hasło do routera i urządzenia nam się parują w tym momencie, czyli tutaj dioda przestała migać i mamy tutaj już, że czujnik wody został dodany. On mi się dodał tutaj jakby ponownie z tego względu, że ja go po prostu usunąłem z aplikacji, żeby wam pokazać ten proces, więc tutaj nazwę już mam tutaj nadaną. Oczywiście tą nazwę możemy zmienić, klikając tutaj na ten znaczek tego długopisu i w tym momencie wpisać sobie tutaj odpowiednią dla nas nazwę. Czujnik już mamy skonfigurowany, on już działa. Włożę do wody
czujkę, on już zaczyna działać i już powinien nam tutaj wysłać powiadomienie na telefon. Jak widzimy, już to tutaj mamy, więc fajnie, że on działa właśnie tak szybko, że tu nie ma jakichś bardzo dużo tej konfiguracji i problemów, tylko i wyłącznie muszę tak dmuchnąć, bo czasami jest zwarcie dłużej, gdy tutaj woda się utrzymuje i to nie chce zniknąć. I teraz jedyne, co musimy jeszcze zrobić, to wejść sobie w ustawienia i zaznaczyć to, co nas interesuje. Bo mamy tutaj na przykład w ustawieniach brak wody. Jeśli ktoś nie chce dostawiać wiadomości o braku wody, to może po prostu wyłączyć tą opcję i w tym momencie nie będzie o tym czujnik informował. A jeśli chcielibyśmy właśnie dostawać te informacje, to należy to po prostu włączyć. Ważne jest jeszcze to, że sieć, którą podłączacie do czujnika, tą Wi-Fi, powinna mieć dosyć duże pokrycie, z tego względu, że dajecie to gdzieś tam daleko, pod szafkę, w kuchni, na najdalszej ścianie i on musi mieć ten dostęp do internetu, więc fajnie by było, żeby ta sieć miała duże pokrycie, żeby wam to wszystko działało i żebyście na pewno dostawali powiadomienie na komórkę. Cała konfiguracja jest na tyle prosta, że tak jak widzieliście, to jest parę króciutkich kroków, aby to urządzenie zaczęło działać. Jeśli chodzi o to drugie urządzenie, czyli to z tego Orno, to w tym momencie tutaj jakiejkolwiek konfiguracji nie ma. Mamy tutaj off, low i high, czyli w tym momencie jak głośno to ma nam tutaj działać. I to wszystko, czyli tutaj wkładam baterię i zaczyna to działać, także tutaj konfiguracji żadnej nie ma. Należy to tylko dobrze przykleić do podłogi, żeby wam to tutaj na pewno wykrywało ten poziom wody, który się tam zbierze. Natomiast tutaj mamy trochę więcej konfiguracji. Ale też jest to super, że poza domem również dostajemy informacje o tym, że coś się dzieje. Także ja wam dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.